Raz jeszcze chciałabym powitać wszystkich uczestników naszego spotkania, te osoby, które już są z nami od kilku minut, a także te, które właśnie w tej chwili dołączają do naszego webinarium. Dzisiejsze webinarium, jak nakręcić film i jak umieścić go w serwisie YouTube, będzie prezentować Marzena Szewczyk-Nelson z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. A ja nazywam się Małgorzata Dąbrowska i będę dzisiaj to webinarium prowadzić. A nasze spotkanie będzie miało, raz jeszcze przypomnę, taką strukturę. W tej chwili kończymy tę część wprowadzającą już do naszego właściwego webinarium. Ja za chwilę oddam głos Marzenie. Następnie przez 40 minut Marzena przedstawi Wam swoją prezentację właśnie na temat tego, w jaki sposób nakręcić film i w jaki sposób ten film umieścić w serwisie YouTube, a potem będziemy mieć około 15 minut na Wasze pytania i Wasze, i nasze właściwie odpowiedzi. Przez cały czas, przypomnę, zachęcam Was do aktywności, do koncentracji, a w tej chwili już oddaję głos Marzeni Szewczyk, a sama przechodzę na czat i tam będę czekać na Wasze pytania. Witam serdecznie, Marzena Szewczyk-Nelson. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami. Tym bardziej, że mimo, że to jest środa, zmieniliśmy godzinę na godzinę 11, a zmieniliśmy ją dlatego, że jak może niektórzy z Was pamiętają, 2 tygodnie temu pytałam się, kiedy można zorganizować webinarium, na które też przyjdzie młodzież. I nie wiem, i wtedy dostałam odpowiedź, że dobrą godziną jest godzina 11. Nie wiem, czy udało Wam się zaprosić także osoby młode z Waszych miejscowości, są one u Was teraz na sali i też słuchają nas i naszego webinarium. Może możecie napisać na czacie, czy ktoś jest. Jeżeli nie ma ich, to nic się też nie dzieje. Webinarium jest nagrywane, więc będzie do odsłuchania i będzie można ich zachęcić, aby posłuchali tego webinarium, bo mam nadzieję, przydadzą im się takie informacje na temat, jak nakręcić film i umieścić go na YouTubie. Wspominałam o tym, że 2 tygodnie temu odbyło się webinarium pod tytułem Scenariusz zajęć z młodzieżą Jutro obudzimy się w innej Polsce. I to webinarium prezentował nasz kolega Jacek Królikowski i opowiadał właśnie o tym, dlaczego, jak można sprawić, aby młodzież interesowała się bardziej sprawami społeczności lokalnej. A na koniec tamtego webinarium opowiadaliśmy o konkursie Moja Polska Samorządna. Jest to konkurs, który jest organizowany i prowadzony przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, w skrócie FRDL. Nasza fundacja FRSI jest partnerem tego konkursu, w tym konkursie. I zasady tego konkursu są bardzo proste. Chodzi o to, aby sfilmować naszą miejscowość i w tym filmiku umieścić albo opowiedzieć, jakie zmiany zaszły przez ostatnie 25 lat, od momentu, kiedy staliśmy się krajem demokratycznym, były pierwsze demokratyczne wybory i w miejscowościach, gminach zaczęły powstawać samorządy lokalne i decydować o tym, co się u nas w naszych miejscowościach dzieje. To jest strona tego konkursu. Macie link do strony milionyju.com, Polska Samorządna. A konkurs, tak jak mówiłam, jest organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jest skierowany do osób młodych, gimnazjalistów, licealistów, także osób powyżej 18 roku życia. I polega na tym, aby nakręcić krótki filmik, maksymalnie do 5 minut, na jeden z wybranych tematów. Zaraz pokażę te tematy. Termin nasyłania filmików to 15 października 2014. No i jest ciekawa pula nagród, 18 tysięcy złotych. Nie są to nagrody rzeczowe, tylko właśnie pieniężne. I pierwsza nagroda to 5 tysięcy złotych. Także myślę, że warto się pokusić o nakręcenie jakiegoś krótkiego filmiku.
A tematy są trzy. Prawdziwa historia. Jest to, polega na tym, aby porozmawiać z kimś, na przykład z pierwszym wójtem, z pierwszym burmistrzem albo z pierwszymi osobami, które były radnymi właśnie po 1989 roku i posłuchać ich historii. Drugi temat, samorządni i zmiany w mojej miejscowości, polega na tym, aby porozmawiać z mieszkańcami albo sfilmować miejsce, w którym mieszkacie i pokazać, co się zmieniło przez te 25 lat. A trzeci temat, nasza przyszłość samorządna, to to, jak sobie wyobrażamy naszą społeczność, nasze miejsce, gdzie mieszkamy za 5-10 lat. Jakich zmian może byśmy chcieli, aby zaszły w naszej miejscowości. To tak pokrótce. Więcej informacji na temat konkursu, zasad, regulaminu dowiecie się właśnie ze strony milionyu.com, łamane przez Polska Samorządna, tak jak tutaj widzicie. Także zachęcam do odwiedzenia tej strony. No i tak jak mówiłam, nasza fundacja jest partnerem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i ponieważ FRDL zachęca, aby był to filmik i trzeba go nakręcić, to pomyśleliśmy, że może dobrą pomocą byłoby, aby przygotować takie webinarium na temat tego, jak w prosty sposób nakręcić prosty filmik, jak go wyedytować, wstawić na kanał YouTube i potem przesłać właśnie do FRTL-u i wziąć udział w konkursie. Moja prezentacja będzie się składała z trzech części. Pierwsza to, jakiego sprzętu używać, jakich narzędzi, co jest dobre i z czego można korzystać. Druga część to, jak edytować film i w jakim programie. Tych programów jest bardzo dużo. Ja skupię się na jednym, którego my używamy tutaj w FRSI. Jest dla nas dobry, dość łatwy i jest darmowy, więc mam nadzieję, że dzielenie się naszymi doświadczeniami z tego, czego my korzystamy, przyda Wam się też i też może zachęci Was do korzystania. I ostatnia część to, jak wstawić film na kanale YouTube. Dobrze, zanim przejdę do następnej, do pierwszej części. Chciałam Was poprosić o to, abyście na tablicy, którą za chwileczkę udostępnię, zaznaczyli tak lub nie, czy już kiedykolwiek nakręciliście jakiś filmik i wstawiliście go na YouTube'a, czy jeszcze nie. Niektórzy zaznaczają, że tak, niektórzy, że nie. Na razie trudno mi jest, chyba tak pół na pół widzę, że są osoby, które nakręciły już jakiś filmik krótki i jest też sporo osób, które zaznaczają, piszą, że nie. Dobrze. Monika Krześniak, witam Monikę. Widzę, że tak, super. Dobra. To dziękuję bardzo za Wasze odpowiedzi. W tym momencie ja już zabiorę Wam tą możliwość pisania, także dziękuję. No dobrze, to teraz przechodząc do pierwszej części. Są osoby, które mówią, że wstawiały filmiki, filmowały, są jeszcze takie osoby, które tego nie robiły. Jaki sprzęt? Ogólnie, jak myślimy o filmie, to wydaje nam się, że to musi być naprawdę bardzo profesjonalny sprzęt, wideokamera ciężka, którą sobie wkładamy na ramię albo na stelażach ją trzymamy, z wieloma przyciskami, z wieloma kablami i że to tak powinno wyglądać. Nie do końca to jest prawda. To nie musi być taki sprzęt, jaki tutaj widzicie na tym zdjęciu. To są panowie, którzy pracują dla stacji telewizyjnych, więc telewizja taki sprzęt ma, my takiego sprzętu nie mamy i na pewno go nie potrzebujemy, aby nakręcić prosty filmik. Ja tutaj przygotowałam zdjęcia sprzętu, który mamy w domu, albo większość z nas ma w domu i z którego spokojnie możemy skorzystać przy nakręceniu filmiku. Przede wszystkim jest to komórka na pewno. Większość teraz naszych komórek, tak, smartfonów ma już możliwość nagrywania dźwięku, nagrywania filmików, robienia zdjęć, także na pewno jest to
narzędzie, sprzęt bardzo przydatny, który macie i z którego możecie skorzystać. Oczywiście następnym jest aparat fotograficzny. I z tego co wiem, większość, wszystkie w sumie biblioteki, które są w PRB w ramach programu rozwoju bibliotek, a także te biblioteki, które brały udział w projekcie Rozpracuj to z biblioteką, dostały aparaty fotograficzne i te aparaty też dają możliwość nakręcenia krótkiego filmiku. Następnie iPady też mają taką możliwość. No i oczywiście tak zwane webcamy, czyli kamerki przenośne, które można umieścić na naszym komputerze i można też nakręcić filmik używając tej kamerki. One są bardzo dobre i przydatne wtedy, kiedy na przykład mówimy do kamery, tak, nagrywamy jakąś wypowiedź albo jakiś wywiad. Także to są te najprostsze sprzęty, tanie, wcale nie bardzo skomplikowane, których możecie właśnie użyć do nagrania swojego filmiku. Kiedy nagramy nasz materiał, trzeba go przede wszystkim zgrać na komputer. I teraz, jak to możemy zrobić? Przede wszystkim potrzebny jest do tego kabelek i USB i na pewno go macie, tak jak tutaj na zdjęciu. I poprzez podłączenie naszej komórki do tego kabelka, tak jak widzicie na zdjęciu, mam podłączoną komórkę do mojego komputera właśnie tym kabelkiem, możecie zgrać pliki ze swojej komórki, czy też ze swojego aparatu na nasz komputer i zapisać go na dysku twardym. Oprócz tego jeszcze na przykład wiele aparatów cyfrowych ma karty pamięci, a w naszych wszystkich komputerach jest taki specjalny otworek. Na moim komputerze, ja używam komputera HP, jest on po lewej stronie, do którego możemy włożyć kartę pamięci aparatu i wtedy skopiować plik na dysk twardy komputera. Także też jest to dość proste, aby przenieść nasze zdjęcia czy też nasze nagrane filmiki na komputer. Oczywiście jest też taka możliwość, że wcale nie musicie nakręcać żadnego filmiku nagrania na żywo. Możecie też zebrać kilka zdjęć, a następnie używając właśnie programu do edytowania, możecie zdjęcia wrzucić, a później opowiadać, nagrać swoją narrację, swój głos, opowiadać, co robicie na tych zdjęciach. Tak jak ja mogę tutaj powiedzieć, że zebrałam jagody i jeżyny, wrzuciłam je do słoika, zalałam wodą, dodałam cukru i wyszedł bardzo dobry kompot. Dobrze, czyli pierwsza część tak naprawdę jest za nami. Tak jak mówię, skupiłam się na najprostszych narzędziach, na najprostszym sprzęcie, który większość z Was ma. Może nie wszyscy mamy iPady, ale na pewno mamy komórki i mamy aparaty. A teraz chciałabym przejść dalej i opowiedzieć, jak edytować filmy. Tak jak wspomniałam, tych programów do edycji filmów jest bardzo wiele i są bardziej zaawansowane i mniej, są płatne i bezpłatne. YouTube Editor jest na przykład takim programem. Mamy też Photoshopa albo Photostory, Lightworker. My tutaj w fundacji używamy programu Windows Maker. Jest to program, który jest w każdym naszym oprogramowaniu na komputerze. Na pewno jest w tych oprogramowaniach na komputerach, które mają biblioteki z PRB i biblioteki z Rozpracuj to z biblioteką. I co ważne, jest to program darmowy. I my tutaj w fundacji, kiedy nagrywamy nasze webinaria, a później je edytujemy, obrabiamy, to właśnie używamy Windows Movie Maker. I jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja szczególnie z niego korzystam i jest on mi bardzo pomocny. Jest on też w miarę intuicyjny i można łatwo się go nauczyć. Także teraz skupię się właśnie na tym programie Windows Movie Maker i opowiem podstawowe rzeczy i czynności, z jakich możecie korzystać przy edycji filmików właśnie w tym programie. Więc teraz przede wszystkim, aby go znaleźć,
Musicie nacisnąć na pasek zadań w swoim komputerze, ten pasek na dole przeważnie, i wyszukać w programach Movie Maker. Także szukamy go i widzicie już to logo, które widzieliście wcześniej na poprzednim zdjęciu. To jest właśnie ten program Movie Maker. Te gerbery pomarańczowe, tak, na tej planszy, to jest właśnie logo tego programu. Także jak zobaczycie go i obok napis Movie Maker, to jest właśnie ten program. Kiedy naciśniemy na tą ikonkę, otworzy nam się właśnie taki obraz. Widzicie pasek narzędzi i taki wielki czarny ekran, na którym na razie nic nie ma. I teraz chciałabym, żebyśmy zwrócili większą uwagę na pasek narzędzi, bo tutaj właśnie macie możliwość dodawania zdjęć i wideo oraz wiele innych rzeczy, które mogą się tutaj zadziać. Dla nas najważniejszym teraz przyciskiem będzie ten dodaj wideo i zdjęcia. A więc przegraliście już, tak, używając kabelka USB albo karty pamięci aparatu cyfrowego, przegraliście już ten filmik lub zdjęcia na swój komputer. No i teraz chcecie je wyedytować właśnie w Movie Makerze. Otworzyliście już ten program, chodzicie na ten pasek i naciskacie na dodaj wideo i zdjęcia. I kiedy to naciśniecie, to otworzy Wam się to miejsce na Waszym komputerze, gdzie ten filmik został zapisany. Na przykład tutaj widzicie zrzut ekranu z mojego komputera, gdzie właśnie w dokumentach pobranych otworzyły się moje filmiki. I ja też tutaj taki krótki filmik sobie nakręciłam i wrzuciłam na mój komputer i teraz chciałabym go w Movie Makerze otworzyć. A więc podświetlam go, naciskam na otwórz i kiedy to zrobię, to ten filmik załaduje mi się do programu Movie Maker. I widzicie, tam gdzie był taki czarny ekran, pojawia się pierwsze zdjęcie, a tutaj widzicie resztę zdjęć z tego filmiku. Gdyby ten filmik tak naprawdę jest bardzo krótki, on ma tylko 15 sekund, ja tam coś sobie mówiłam, gdyby on był dłuższy, więc tutaj dalej widzielibyście zdjęcia nakręcone z tego filmiku. No i teraz co dalej? Wrzuciliśmy już ten filmik do programu, no i chcielibyśmy go wyedytować. Przeważnie jest tak, że początek naszego filmu jest, nie wiem, niewyraźny, zamazany, tak? Chcielibyśmy ten początek na przykład wyrzucić, bo nic tam się na, są jakieś szmery, nic się tam nie dzieje. Ważne jest, żeby w takim razie najechać naszym kursorem myszki na jakiś punkt filmu, na przykład tutaj, tak jak widzicie, jest tu ta czarna kreska i naciskamy prawym przyciskiem myszy i otwiera nam się tutaj obraz, gdzie wybieramy ustaw punkt początkowy. Kiedy naciskamy na ten ustaw punkt początkowy, wszystko, całe rzeczy, które są przed tą czarną kreską, zostaną ucięte, a to będzie początek Waszego filmu. Także wszystkie szmery, które macie na początku, możecie sobie wyciąć. I to jest jeden ruch, kiedy ustawiamy nasz kursor myszki na danym punkcie filmu, wciskamy prawy klawisz myszki i później przyciskamy ustaw początkowy punkt. Ustaw punkt początkowy. To samo możecie zrobić z końcem filmu. Jeżeli na przykład na końcu już nic się nie dzieje, tak, już nic nie mówimy, a nadal coś się nagrywa i macie po prostu jakiś obraz bez głosu, to też możemy ten obraz wyciąć i ustawić, jak, więc naciskamy na ustaw punkt końcowy. No i tak możecie sobie właśnie w ten sposób ustawić początek i koniec Waszego filmu. Oprócz tego, jeżeli macie jakiś film i chcielibyście mu nadać tytuł, wystarczy kliknąć tutaj na pasku, mamy napis tytuł. Klikamy na niego. I widzicie, dodała nam się tutaj taka część, a tutaj możecie napisać tytuł swojego własnego filmiku. No i wpisujemy.
tytuł, jaki tam chcecie. Ja, ponieważ nasz filmik jest jak edytować, czy ta nasza część webinarium jest jak edytować film, więc ja zaczęłam już wpisywać ten tytuł, który później, jak kliknę Enter, pojawi mi się właśnie na początku. Oprócz tego, oczywiście, są jeszcze inne możliwości, bo oprócz tytułu mamy na przykład napisy. Jak naciśniemy na ten przycisk, to widzicie, że możecie wybrać napisy końcowe, które pojawią nam się na końcu filmu. I tam możecie na przykład napisać podziękowania, możecie wpisać reżysera, obsadę, lokalizację i wszystkie informacje na temat filmu, tak? Jaką muzykę użyliście i tak dalej. Ten przycisk napisy jest pod tytułem i po podpisami. Także nie tylko można wstawić tytuł, ale można też wstawić napisy końcowe. I tak wszystkie osoby, które brały udział w tworzeniu tego filmiku. Do filmiku można też na przykład dodać muzykę. I znowu na pasku obok dodaj wideo i zdjęcie jest taki przycisk dodaj muzykę. Przeważnie jak naciskamy na ten przycisk, to w waszym komputerze powinniście przejść do tego miejsca na waszym dysku, gdzie macie darmową muzykę. Każdy komputer ma jakieś parę melodii, które są wgrane już i będziecie mogli tam wybrać z tego zestawu jakiś kawałek muzyczny, który chcielibyście podłożyć do swojego filmiku. Jeżeli nie, to oczywiście możecie wybrać go z innych źródeł, tak? Może macie na przykład nagrane na komputerze jakieś swoje płyty i swoich muzyków, których bardzo lubicie. Możecie podłożyć taką muzykę też. Jedyne, co jest ważne, to to, aby się upewnić, że one są wolno dostępne, tak? I nie ma żadnych zastrzeżeń i praw autorskich do nich. Bo oczywiście takiej muzyki, jeżeli nie macie praw autorskich, to takiego utworu to nie możecie go wstawić do swojego filmiku. Także to jest bardzo ważne i trzeba to sprawdzać. Ale tak jak mówiłam, w waszym komputerze na pewno jest kilka melodyjek wolnych, szybkich, wesołych lub smutniejszych, które można wykorzystać, bo są one darmowe. I wybieracie wtedy muzykę. Jak już wybierzecie dany utwór, to widzicie, że on się pojawia tutaj na całej linii waszego filmiku. Tą muzykę oczywiście można podgłośnić lub ściszyć. Żeby to zrobić, będziecie musieli wejść do narzędzi muzyki, które są tutaj. Niestety nie mamy aż tyle czasu, żeby opowiedzieć o wszystkich tutaj tych narzędziach, które są. Także ja nie będę opowiadała teraz, jak na przykład możemy ściszyć muzykę w filmie lub zgłośnić. Natomiast oczywiście zapraszam Was, żebyście sobie przećwiczyli to sami i też może obejrzeli kilka tutoriali, które są dostępne na YouTubie. Jak wpisujecie Movie Maker Tutorial na YouTubie, to na pewno pokaże się kilka filmików w języku polskim lub angielskim, gdzie jest wytłumaczone, jak można dodawać muzykę, edytować ją, skracać, wydłużać, bo może na przykład chcecie, żeby muzyka ta grała tylko w momencie, kiedy pojawia się tytuł waszego filmiku i na końcu, kiedy już jest koniec i pojawiają się napisy. I to też tutaj można w tych narzędziach zapisać. Kiedy filmik jest gotowy, tak, macie początek, macie koniec, wstawiliście tytuł, wstawiliście napisy. Potem warto jest go zapisać. I oczywiście zapisz film. To jest ta ikonka tutaj na końcu. Oczywiście też widzicie, że filmik, który utworzycie, od razu możecie wstawić sobie na swojego Facebooka albo do kanału YouTube bez problemu. Ponieważ nasze webinaryjne filmiki są dość długie, to ja zawsze zapisuję te filmy używając tego przycisku wysoka rozdzielczość. Natomiast
że ważnie jest tak, kiedy chcecie zapisać film, to podświetla Wam się od razu tutaj ten przycisk zalecany do tego projektu. I ja zachęcam Was, żebyście korzystali z tego, bo już automatycznie ten program ustawia Wasz filmik tak, w jakiej rozdzielczości on ma być zapisany. Natomiast jeżeli on jest długi i na przykład macie dużo napisów, tak jak w naszych webinariach jest czat i my chcemy, aby w archiwum osoby, które później oglądają i słuchają tego webinarium, mogły odsłuchać sobie i odczytać to, co osoby napisały w czacie, my używamy wysokiej rozdzielczości. Więc zależy to od Was, tak? W jakiej rozdzielczości, czy chcecie skorzystać z tego, co Wam mówi komputer i zaleca, czy zapisujecie to w wysokiej rozdzielczości, wtedy pamiętajcie o tym przycisku. Zapisywanie trwa trochę czasu, w zależności od tego, jak długi jest filmik. Podejrzewam, że taki 5-minutowy filmik może trwać, to może być 5 minut. Nasze zapisy webinaryjne, które jak wiecie trwają godzinę, no to tak 40 minut nawet jest zapisywany taki film. Także musicie tutaj się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście przy zapisywaniu też otwiera Wam się obraz i jest pytanie, gdzie chcecie zapisać ten film? Czy w jakimś swoim dokumencie, czy na pulpicie, czy może macie specjalny otworzony folder do filmików? Także to już miejsce, gdzie zapisujecie swój filmik, zależy. Idąc dalej, kiedy utworzyliśmy już nasz krótki filmik i mamy go gotowego i jest on zapisany na naszym komputerze, na dysku twardym, możemy go umieścić na kanale YouTube. I tak jak widzieliście, można to zrobić od razu z tego poziomu, z poziomu Movie Makera, albo z poziomu komputera. I teraz ja opowiem, jak to zrobić z poziomu naszego komputera. Jak wrzucić go z naszego komputera na kanał YouTube. Kiedyś, parę lat temu jeszcze było tak, że jak wchodziliśmy na stronę youtube.com, to był w prawym górnym rogu taki przycisk utwórz konto. I naciskając go, mogliśmy utworzyć konto na YouTubie. Teraz to się zmieniło, ponieważ YouTube jest to narzędzie, usługa oferowana przez Google. Więc żeby w ogóle mieć dostęp do kanału YouTube i założyć go sobie, trzeba mieć najpierw tak naprawdę konto Google. I podejrzewam, że większość z Was takie konto ma, dlatego że na pewno korzystacie z Gmaila, a Gmail to też usługa Google. Więc podejrzewam, że nie musicie już utworzyć konta Google. Natomiast jeżeli nie macie Gmaila, nie macie YouTube'a, nie macie takiego kanału, no to niestety najpierw będziecie musieli wejść na stronę google.pl, google.com i otworzy Wam się tutaj ta strona, gdzie będziecie musieli ją wypełnić, tak, i wpisać swoje dane, i aby utworzyć to konto. Google jest o tyle dobre, że jak go otworzycie, to macie nie tylko dostęp wtedy do YouTube'a, to jest ikonka YouTube'a, ale macie też właśnie dostęp do Gmaila, macie też dostęp do przeglądarki Google Chrome, która jest bardzo przydatna, do dokumentów Google, do map, do kalendarza, także na pewno jest to przydatne konto. I tak jak tutaj widzicie, możecie założyć sobie adres Gmail. Tutaj było napisane, chcę mieć nowy adres Gmail. Możecie też mieć swój, którego używacie. My na przykład w większości osób podajemy mamy skonfigurowane adresy nasze pracownicze FRS. Zakładamy konto Google i jeżeli już założymy je i je mamy, to możemy kliknąć ikonkę na YouTubie, wejść na stronę YouTube i w górnym prawym rogu jest przycisk prześlij, który naciskamy, aby wstawić nasz filmik z naszego komputera na kanał YouTube. A więc przyciskamy go i wtedy pojawia nam się taka strona,
gdzie oczywiście dla nas najważniejsze jest ten przycisk Wybierz pliki do przesłania. Naciskamy i teraz po naciśnięciu na ten przycisk pojawia nam się dokładnie ta sama strona, która pojawiła nam się też w Movie Makerze, tak? Czyli przenoszeni jesteśmy do naszego miejsca na komputerze, gdzie trzymamy nasze filmiki, gdzie one są zapisane. Tak jak tutaj widzicie, znowu rzut z mojego ekranu na komputerze. Ja tutaj mam parę dokumentów, parę filmików. Znowu podświetlam go sobie i klikam na otwórz. I jak kliknę na otwórz, to zaczyna się przesyłanie filmiku, który mam zapisany na komputerze, do kanału YouTube. I widzicie, że tutaj przesyłanie trwa. I teraz ten moment, tutaj, to miejsce, gdzie widzicie, są jakieś wpisane cyferki, to jest miejsce na wpisanie tytułu waszego filmiku. Tutaj możecie wstawić opis, aby osoby, które będą go oglądały, mogły, nie wiem, wiedzieć więcej na temat tego, co się dzieje. A tutaj wpisujemy tagi. Tagi są wpisywane po to, aby osobom, które chcą znaleźć coś na YouTubie, było jakoś łatwiej odszukać dany filmik. Czyli wy będziecie mogli na przykład wpisać, powiedzmy tak, Polska samorządna. Myślę, że wtedy jak wpiszecie taki tak, to Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej będzie mogła łatwiej odszukać wasz filmik na YouTubie. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na odszukiwanie filmików, ale jeden z przykładów. Także są różne sugerowane tagi, tak? Ja tutaj sugeruję, jeżeli to będzie filmik zgłaszany do konkursu, aby wpisać Polska Samorządna, konkurs FRDL i tak dalej. No i co jeszcze? Bardzo ważne jest, abyście ustawili status waszego filmiku. I tutaj mamy status. Chwileczkę, muszę włączyć sobie ołówek, żeby podkreślić. Tutaj mamy status filmiku publiczny. Jest to ważne, ponieważ to znaczy, że wszyscy mają do niego dostęp i mogą go znaleźć na kanale YouTube. Mogą być też statusy prywatne. Wtedy taki filmik jest zastrzeżony, tylko wy macie do niego dostęp i tylko wy możecie udostępnić go osobom, no, które będą mogły go obejrzeć. Także na potrzeby konkursu, albo na potrzeby waszej biblioteki, jeżeli macie nakręcony jakiś filmik o waszej bibliotece i chcecie, żeby był on ogólnodostępny, pamiętajcie, aby status tego filmiku był zawsze ustawiony na publiczny. Czyli reasumując, kliknęliśmy na to, aby przesłać filmik z komputera na kanał YouTube. On jest przesyłany. W momencie, kiedy on jest przesyłany, wy wpisujecie tytuł filmiku, dodajecie opis, oczywiście nie jest to konieczne, ale zachęcamy, tagi i udostępniamy go tak albo jako publiczny, albo jako prywatny. To już zależy od was. I co dalej? Kiedy on zostanie opublikowany i wgrany na kanał YouTube, popatrzcie, ja tutaj już ten filmik mój wgrałam, i pojawia nam się adres, który można skopiować. Jest to adres strony na YouTubie, który można skopiować i przesłać do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej jako wasze zgłoszenie, tak? Można też go udostępnić znajomym do obejrzenia i wtedy taka osoba, która otrzymuje od was ten link, wystarczy, że na niego kliknie i będzie mogła obejrzeć swój filmik. Jeszcze może powiem, że coś, co zapomniałam, kiedy tutaj na tym pasku pojawi wam się już 100% wgranego filmiku, też tutaj to już nie będzie taki szary kwadracik, szary prostokąt, tylko też pojawi się zdjęcie wtedy z waszego filmu. I jak macie go opisanego,
wciskacie opublikuj i po naciśnięciu opublikuj, tak jak tutaj widzicie, pojawia Wam się komunikat, że Twój film został opublikowany i podawany jest Wam link do Waszego filmu, który możecie go sobie gdzieś zapisać, wstawić na Facebooka też, przesłać znajomym. Tak to wygląda. Filmik można nakręcić w bardzo prosty sposób. Można go wyedytować w darmowym programie Movie Maker, który macie w swoich komputerach. Jest to program bardzo fajny i można się wiele nauczyć i pobawić przy tym. No i można go później wstawić na YouTube'a, do czego zachęcamy i też zachęcamy do tego, abyście wzięli udział w konkursie i zachęcili młodzież z Waszych miejscowości do tego konkursu i do brania w nim udziału. I jeżeli będą takie osoby, które zgłoszą się i będą chciały wziąć w nim udział, to pomóżcie im nakręcić taki filmik. Konkurs nazywa się Moja Polska Samorządna. Termin nadsyłania filmików jest do 15 października. A tutaj podaję stronę konkursu Moja Polska Samorządna, gdzie znajdziecie wszystkie informacje na temat zasad, na temat regulaminu i wszelkich wymogów. Tak? Są trzy tematy do wyboru, tak jak mówiłam, i zachęcamy bardzo do brania w nim udziału. Przypominam też, że na naszej stronie internetowej biblioteki.org jest dostęp do scenariusza, o którym 2 tygodnie temu opowiadał Jacek. Scenariusz zajęć z młodzieżą Jutro obudzimy się w innej Polsce. Ma ten scenariusz za zadanie zachęcić, zainteresować młodzież sprawami społeczności lokalnej. To jest taki gotowiec, który po prostu możecie sobie wziąć i na podstawie wszystkich wytycznych przygotować takie spotkanie z młodzieżą z liceum lub z gimnazjum. Nie wiem, czy widzieliście ten scenariusz, czy macie do niego dostęp, bo jeżeli nie, to ja mogę spróbować go właśnie w tej chwili go Wam udostępnić podczas naszego webinarium. Więc jeżeli mi pozwolicie, nigdy tego, wiem jak to się robi, natomiast nigdy tego nie robiłyśmy jeszcze z Gosią, więc to będzie pierwszy raz. Mam nadzieję, że zadziała i żeby go mogli sobie go pobrać właśnie w tej chwili. Także chwileczkę, ja spróbuję tutaj ponaciskać odpowiednie przyciski. Powinniście teraz widzieć scenariusz zajęć o samorządzie terytorialnym w PDF-ie. Czy wy go widzicie? Posłuchajcie, to jeżeli go widzicie, to powinniście mieć taki niebieski przycisk, ikonkę. Musicie na nią nacisnąć i wtedy po naciśnięciu powinien Wam się otworzyć przycisk zapisz, żebyście zapisali ten dokument na swoim komputerze. Zapisane, super. No to bardzo się cieszę, bo to był pierwszy raz, kiedy korzystałam z tej funkcji webinaryjnej. Fajnie, że zadziałała. Czyli co, Gosia, będziemy to mogli częściej robić i udostępniać różne rzeczy. Super. Dobrze, także zachęcam Was do zapoznania się z tym scenariuszem i we wrześniu, kiedy wrócą dzieciaki do biblioteki po wakacjach, może akurat będziecie mieli możliwość zorganizowania takiego spotkania i przeprowadzenia tego scenariusza i też właśnie wtedy powiedzenia o tym, że można nakręcić filmik o naszej miejscowości, o zmianach, jakie zaszły w ostatnich 25 latach i można się zgłosić do konkursu Moja Polska Samorządna i wygrać 5000 zł na przykład, bo jest to pierwsza nagroda. Dobrze. To co? Myślę, że tyle na razie ode mnie. Dziękuję za Wasz tutaj czas. Tak jak mówiłam, do 15 października można się zgłaszać. Jeszcze raz tutaj macie adres strony internetowej na temat konkursu. A ja teraz czekam na pytania.
Wiem, że na pewno nie udało mi się wyjaśnić wszystkiego w Movie Makerze i w YouTubie. I tak naprawdę wiele też zależy od Was, bo pewnie będziecie musieli usiąść sobie i na spokojnie popatrzeć, tak, co tam w tych paskach narzędzi jest i jak można je wykorzystywać i poćwiczyć, tak? Tak naprawdę myśmy tutaj u nas w fundacji też nie przechodziły żadnych kursów, tylko siedząc, próbując, robiąc błędy, tworzyłyśmy różne filmiki i potem je edytowałyśmy. Mówię my, no bo jest nas większość dziewczyn tutaj w fundacji i to my właśnie robimy te wszystkie webinaria. W związku z tym tak to wygląda, że to my robiłyśmy, działałyśmy, edytowałyśmy. Dobrze, czy mogę jakoś jeszcze pomóc i odpowiedzieć na jakieś pytania? Mamy, zaczynając w tym wypadku od końca, pytanie, czy w tym programie możemy montować jeden z wielu filmów? I może jeszcze do tego pytanie, co zrobić, jeśli w tym programie nie czyta, jeżeli ten program nie czyta filmików z kamery? To może pierwsze pytanie a propos, czy można kilka filmików, tak? Takie było pytanie. Można. To jest tak, że jak macie tą opcję dodaj film i wideo, musicie tylko się zastanowić, który film idzie pierwszy, który drugi, który trzeci. Tak? I później dodajecie ten pierwszy, edytujecie go, nie wiem. Wyznaczacie część początkową filmu, dodajecie tytuł. I jak stwierdzicie, że ta część filmiku jest już dobra i ją akceptujecie, to wtedy jedziecie do końca tego pierwszego nagrania, ustawiacie tam kursor i klikacie na dodaj film i wideo. I w ten sposób dodajecie kolejny filmik nagrany w tym programie. I później, jak będziecie go oglądać, to wyjdzie Wam jeden filmik z tych dwóch nagrań połączonych i później trzeci. Nie wiem, czy widzieliście ostatnie nasze webinarium, które już jest na naszej stronie. My teraz wprowadziliśmy taki początek i koniec. Więc na początku jest muzyczka, mówimy, że jesteśmy FRSI i witamy wszystkich w webinarium. I później dopiero zaczyna się webinarium, a na końcu jest kolejne takie zakończenie, gdzie jest znowu muzyczka i dziękujemy wszystkim obecnym za udział i pozdrawiamy. I tak naprawdę to są trzy filmiki, które w tamtym tygodniu złożyłam właśnie w Movie Makerze. Najpierw wstawiłam to wprowadzenie, potem wstawiłam część webinaryjną i potem wstawiłam to zakończenie. I tak naprawdę nic nie robiłam, bo Movie Maker, jak już chciałam zapisać to ten cały film, wcisnęłam zapisz film i Movie Maker sam mi go złączył. Także ja tam nic nie robiłam, nie ucinałam. On sam po prostu połączył te trzy części nagrania w jedną całość. Także jest to jak najbardziej możliwe. Dobrze, a drugie pytanie, które już chyba nie pamiętam dobrze. Co się dzieje, kiedy. Co robić, jeśli w tym programie nie czyta filmików z kamery? Nie za bardzo rozumiem. Co zrobić, kiedy nie możemy z naszego aparatu cyfrowego zgrać filmiku na nasz komputer? Movie Maker. To jest tak, że Movie Maker nie szczyta wam z waszego aparatu filmiku. On musi być zapisany na waszym komputerze. Także najpierw trzeba zapisać ten filmik z aparatu na komputer, a dopiero później uruchomić program Movie Maker i zapisany plik na komputerze wrzucić do tego programu. Przepraszam, nie wiem, czy odpowiedziałam dobrze na to pytanie, ale też chyba do końca go nie zrozumiałam. Problem chyba polega na tym, że co zrobić, jeśli ten film na komputerze jest, czyli jak rozumiemy, wgrał się, ale program nie czyta tego formatu. Tutaj
Myślę, że no, ewentualnie możemy zachęcić jeszcze spróbować wgrać go raz jeszcze może do Windows Movie Makera. No, ewentualnie zachęcałybyśmy do sięgnięcia właśnie do informacji, które może znajdują się w internecie, może w tym wypadku warto pisać wręcz takie pytanie w wyszukiwarkę lub poszukać jeszcze jakiegoś tutoriala, czyli takiego filmu instruktażowego, który mógłby Pani właśnie pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie. Może być też tak, że ten filmik nie jest dobrze wgrany do programu Movie Maker, dlatego że samo nagranie nie jest dobre, tak? Czyli może trzeba przy nagrywaniu komórką czy też aparatem cyfrowym ustawić jakiś sposób nagrywania, tak? Na jakąś wysoką rozdzielczość albo nie wiem, przybliżyć na przykład obraz bardziej, żeby był bardziej widoczny i jasny. I wtedy na pewno powinien być też lepszy obraz i lepsze nagranie już w Movie Makerze. Jeszcze mamy w takim razie dwa pytania od naszych uczestniczek. Właściwie dwa pytania podobne. Co zrobić, jeśli coś nie wyjdzie w środkowej części filmu, czy w jakiś sposób można wnosić poprawki w tej środkowej części filmu? I pytanie drugie, właściwie też można powiedzieć dość podobne. Czy w tym programie, w Windows Movie Makerze, można na przykład wygłuszyć szum wiatru, a pozostawić wypowiedź? Dobrze, to idę do pierwszej części i zmienię tutaj ustawienia w komputerze, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze raz zobaczyli prezentację. Jeżeli jest tak, że coś się w środku filmu, na przykład, nie wiem, mamy nagranie i raptem w środku filmu przejeżdża nam samochód i jest jakiś krzyk albo jakiś dźwięk, którego nie chcemy, żeby był, albo nikt nic nie mówił i po prostu jest cisza i chcemy tą ciszę wyciąć. To tak naprawdę mamy tutaj też taki przycisk podziel. O, tutaj, podziel. Przepraszam, tak go zaznaczyłam, że teraz go nie widać. I co się dzieje? Najeżdżamy sobie na ten właśnie moment początkowy, gdzie zaczyna się ta cisza, na przykład w naszym filmie. Naciskamy kursor i naciskamy podziel. I wtedy pojawi Wam się tutaj taka kreska. Potem musicie odsłuchać dalej tą część filmu, gdzie ta cisza nadal trwa. I jak jest koniec ciszy, znowu naciskacie kursor, naciskacie przycisk podziel i znowu tutaj pojawi Wam się kolejna kreska. I wtedy jak najedziecie myszką na ten zaznaczony punkt, gdzieś tu na środku, możecie nacisnąć na usuń i ten kawałek filmiku w środku zostanie usunięty. I my tak też robimy w naszym webinarium. Zwróćcie uwagę, jak będziecie odsłuchiwały, że na przykład my wyrzucamy, tak, te wszystkie początkowe 15 minut, kiedy mówimy, jak należy skorzystać z czatu, jak zgłośnić, jak podnosić rękę i tak dalej. Także to, co dzisiaj Gosia tutaj produkowała się przez 15 minut, ja to po prostu wytnę, usunę. Dobra, a kolejne jakie pytanie było, Gosiu, jeszcze mi przypomnij? Jeszcze było pytanie o to, czy na przykład można usunąć z wypowiedzi, jeżeli w tle wypowiedzi jest na przykład szum wiatru lub jakieś zakłócenia dźwięku. Nie wiem, wszystkiego na pewno tutaj w tym programie Wam się nie uda usunąć. Natomiast można wyciszyć muzykę na przykład, tak? Albo można podgłośnić głos, który nagrywacie. Wtedy też będziecie musieli wejść na ten pasek. To był taki moment, kiedy dodawaliśmy muzykę. Zaraz go znajdę. Tutaj. I widzicie, tutaj są te narzędzia muzyka. Ja niestety nie mam rzutu z ekranu, więc nie mogę Wam pokazać, ale jakbyście kliknęli na ten przycisk narzędzia muzyczne, to tam Wam się pojawią też opcje do wyciszania, wygłaśniania i tak dalej. I można tam wyciszyć muzykę
albo szum. Natomiast to nie będzie kompletnie, nie da się go wyrzucić. No to słuchajcie, jeszcze raz zachęcam Was do udziału w konkursie Moja Polska Samorządna. FRSI jest partnerem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która ten konkurs organizuje. Termin jest do 15 października, także jest jeszcze sporo czasu, żeby jakiś filmik nakręcić, przeprowadzić wywiad, nie wiem, z osobą starszą na przykład, która może fajnie opowiedzieć o tym, co według niej zmieniło się w waszych miejscowościach przez ostatnie 25 lat. Zapraszamy też do skorzystania ze scenariusza i zaproszenia do tego zadania młodzież. No i mam nadzieję, że tak naprawdę to ten filmik, to webinarium na temat tego, jak edytować filmiki, jak korzystać z Movie Makera, jak wstawiać filmiki na YouTube'a, to nie tylko przyda Wam się, jeżeli chodzi o konkurs, ale tak naprawdę przyda Wam się w Waszej pracy, bo na pewno kręcicie filmiki podczas różnych Waszych spotkań, kręcicie filmiki o bibliotece, kręcicie filmiki na temat tego, co robicie. I warto jest te filmiki później publikować, wysyłać, chwalić się po prostu tym. Także mam nadzieję, że będziecie po prostu korzystać z tego w swojej pracy. No i oczywiście zachęcam, jeżeli takie filmiki powstają, to wrzucajcie je na Facebooka, wrzucajcie je na naszą stronę facebookową Programu Rozwoju Bibliotek. Przesyłajcie go do nas. Ja bardzo dziękuję za Waszą obecność i uwagę. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, to zachęcam do kontaktu. I podejrzewam, że pod koniec tygodnia to webinarium będzie obrobione, tak brzydko powiem, w Movie Makerze przeze mnie i wstawione na naszą stronę. Także jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś wątpliwości albo coś Wam nie będzie wychodziło w tych podstawowych sprawach, jeżeli chodzi o Movie Maker, to zachęcam jeszcze raz do obejrzenia tego webinarium i poćwiczenia sobie. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego dnia. Do widzenia. Thank you.